Jak zapewne wiecie, postęp technologiczny pędzi nieubłaganie. Jeżeli kiedyś kupiliśmy wysokiej klasy komputer, to dziś nie będzie on w stanie tak płynnie odtwarzać najnowszych gier w najwyższych detalach, jak to było kilka lat temu, dlatego jesteśmy zmuszeni ulepszać nasze jednostki co jakiś czas. I ten czas właśnie nastał dla mnie. Musiałem ulepszyć swoją jednostkę w związku z moją pracą zawodową. Zacząłem to poznawać coraz to bardziej zaawansowane techniki montażu i mój komputer przestał po prostu wyrabiać, dlatego też jestem zmuszony go ulepszyć. Ale ja postanowiłem stworzyć kompletnie nowy i oddzielny projekt o dosyć charakterystycznej specyfikacji i jeszcze bardziej tajemniczej nazwie Luoxa. Z czego jest złożona, jak wygląda i przede wszystkim jak działa, dowiecie się już z tego odcinka. Zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu tego odcinka, chciałbym Was tylko poinformować, że zostałem wideorecenzentem serwisu techpolska.pl i na ich kanale YouTube będę recenzjonował różne sprzęty. Pierwsza recenzja telefonu UMI Max już znajduje się na ich kanale i możecie ją znaleźć tutaj. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zapraszam do subskrybowania tego kanału, ponieważ będę się tam pojawiał co jakiś czas. A teraz przejdźmy do głównego tematu tego odcinka, Project Luoxa! Zacznijmy może od tego, na czym pracowałem do tej pory. Otóż tego komputera już nie posiadam, ponieważ został sprzedany, ale tutaj mogę Wam wylistować jego specyfikacje. Jest to Intel Core i5-4590, GTX 660, a także 12 GB RAMu. I teraz pewnie dużo osób sobie powie, bo przecież ten komputer jest spoko, do montażu jak najbardziej będzie dobry, więc dlaczego musiałem go aż zmienić? Jak już powiedziałem, moje techniki montażowe są coraz bardziej zaawansowane, a materiał, który dostaję, jest już coraz częściej w 4K, którego ten komputer nie był w stanie uciągnąć, dlatego musiałem się zdecydować na ulepszenie. Więc teraz możemy płynnie przejść do omówienia specyfikacji projektu Luoxa. Zacznijmy od płyty głównej. Jest to Asus P9X79LE, która posiada soket LGA 2011. W tym sokecie znajduje się 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor serwerowy Intel Xeon E5-2670. Za utrzymywanie go w jak najniższej temperaturze odpowiadać będzie Silentium PC Fera 2. W bankach pamięci znajdziemy 8 GB RAMu w dwóch kościach o taktowaniu 1866 MHz, jednakże na dniach ta ilość zostanie zwiększona do 24 GB. Obrazem zajmie się 4-gigowy Asus Strix GTX 980. Jako pamięć masową wybrałem Toshiba P300 o pojemności 3 TB. Wszystko to zasili 600W Vero M2, semimodularny zasilacz od Silentium PC, a to wszystko zostanie zapakowane w obudowę Silentium PC Regnum 1W. Skoro już przedstawiłem Wam całą specyfikację do tego komputera, to wydaje mi się, że nadszedł czas na budowanie. Tak właśnie wygląda Luoxa w swojej ostatecznej formie. A jak działa? Dowiemy się już za chwilę przy pomocy kilku benchmarków. Na pierwszy ogień idzie Unigen Heaven. Tutaj Luoxa uzyskała 2051 punktów, gdzie średnia ilość klatek na sekundę wyniosła 81,4. Dalej mamy Cinebench. W czasie testu Xeon uzyskał 905 punktów, ale trzeba także wspomnieć, że od razu po postawieniu systemu wynik wynosił 1024 punkty. Na razie jeszcze nie odkryłem, co było powodem tego spadku. Zakładam, że wiele osób będzie też chciało się dowiedzieć, jak ten system sprawdza się w gamingu. Jako pierwszą grę odpaliłem Crysisa 2. Trójki niestety nie posiadam. Na najwyższych ustawieniach i rozdzielczości 1080p osiągałem średnio 130 fps. W Rocket League sprawa wygląda podobnie. Na najwyższych ustawieniach liczba klatek dobija nawet do 200. Jednakże radzę Wam się nie sugerować tymi wynikami, a to wszystko za sprawą procesora. Otóż Xeon E5-2670, jak już wcześniej powiedziałem, posiada 8 rdzeni i 16 wątków o taktowaniu 2,6 GHz. Gry natomiast w większości wykorzystują tylko 4 rdzenie i 4 wątki, dlatego do gamingu lepiej jest mieć mniej rdzeni, ale o większym taktowaniu.
Skutkuje to tym, że podczas grania w tytuły, które bardziej opierają się na procesorze, możemy odczuć wielokrotne zwieszanie się i przecinanie. Zapewne znajdzie się teraz kilka osób, które w komentarzach stwierdzą, że sparowanie 980 z i5-4590 z poprzedniego komputera dałoby o wiele lepsze rezultaty i trzeba im tutaj przyznać rację. Ale chciałbym przypomnieć, że ten komputer ma służyć głównie do obróbki filmowej, więc gaming stoi dopiero na drugim miejscu. Skoro wszystko zostało wytłumaczone, to wydaje mi się, że to czas, by uchylić rąbek tajemnicy, ale zakładam, że wiele osób po samym spojrzeniu specyfikacji już wiedzą, co mam na myśli. Otóż Project Luoxa, czyli Let's Use Old Xeon Again, to projekt złożony głównie z części używanych. Dokładniej jest tutaj używana płyta główna, procesor, RAM, chłodzenie procesora, a także najważniejsza rzecz i najbardziej kontrowersyjna ostatnimi czasy na moim kanale, czyli karta graficzna. Ale zanim będziecie chcieli mnie za to powiesić na szubienicy, to dajcie mi się wytłumaczyć. Otóż te rzeczy nie pochodzą od randomowych osób z Allegro czy OLX-a. Te rzeczy pochodzą od moich bliskich znajomych, których mam niedaleko, dlatego też dokładnie wiem, jak były te części używane i dlatego też postanowiłem je zakupić. Przejdźmy teraz do wyceny. Ile kosztował mnie cały zestaw Project Luoxa? Otóż karta graficzna to był koszt 1000 zł. Reszta rzeczy, czyli tam procesor z płytą i peryferiami, to był koszt 1200 zł, które kupiłem w zestawie, a dysk, zasilacz i obudowa, które są nowe, kupiłem za 750 zł, więc sumarycznie wychodzi tam niecałe 3000 zł. Na koniec jeszcze wspomnę, że płyta główna, a także karta graficzna posiadają wciąż gwarancję. A teraz przejdźmy do odpowiedzi na pytania, które zakładam, że znajdą się w sekcji komentarzy od razu po opublikowaniu tego filmu. Tak więc po pierwsze, dlaczego kupiłem 980 zamiast na przykład 1060 6GB, która by mnie kosztowała tylko 200 zł więcej za nową? Otóż na początku myślałem o GTX 970, ponieważ nie potrzebowałem lepszej grafiki. Potrzebowałem tylko takiej, która mogłaby odtwarzać mi właśnie w playbacku płynnie 4K. No ale ofertę na 980 złożył mi znajomy podczas afery kopalnianej, czyli wtedy, kiedy właśnie ceny wzrosły i to bardzo, dlatego wydawało mi się to dobrym dealem w tamtym czasie. Poza tym pozwolił mi ją zabrać już za 500 zł, a powiedział, że drugie 500 mogę mu dać wtedy, kiedy je sobie uzbieram, a niestety nie miałem 3000 zł od razu, więc to bardzo mi było na rękę i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I jeżeli ktoś teraz powie, że 1060 przecież jest lepsza od 980, otóż sprawa wygląda następująco. W starych grach 980 jest lepsza, a w nowych grach 1060 6GB jest lepsza, ale zazwyczaj to są różnice typu 3-5 FPS-ów, więc nie widzę potrzeby, żeby wydawać te 300 zł więcej. Teraz druga sprawa. Dlaczego chcę dołożyć RAM do 24 GB, a nie na przykład do 32? Otóż planuję zakupić tylko następny zestaw 4x4 GB, ponieważ znalezienie dwóch takich samych kości, jakich mam teraz, prawdopodobnie będzie trudne. Trzecia sprawa, dlaczego wybrałem Xeona, a nie na przykład Ryzena? Otóż przejście na Ryzena wiąże się z przeniesieniem na całkowicie nową platformę, przejście na DDR4, co generuje duże koszty, ponieważ zakładam, że chciałbym Ryzena 7, który kosztuje tam chyba 1500 zł, więc spokojnie moje wydatki wyniosłyby niecałe 1500 więcej niż mam aktualnie, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale ten Intel Xeon jest sprzedawany na Allegro w cenie 300-400 zł, więc wydaje mi się, że na razie mi do moich zadań wystarczy. Czwarta sprawa, dlaczego wybrałem dysk o pojemności 4 TB? Otóż, jak już mówiłem, coraz bardziej brnę w montaż filmowy i czasami zajmuję się całymi weselami, a kiedy się dostaje wesele z dwóch kamer w 4K, to mogą one ważyć nawet po 400 GB, więc jak najbardziej potrzebuję o wiele więcej miejsca niż miałem do tej pory, czyli 1 TB. Kolejna sprawa, czy ten Xeon bottleneckuje 980? I odpowiedź brzmi nie. Otóż sprawdziłem to na Rocket League'u, a także na Crysisie 2 na Ultra i możecie zobaczyć z gameplayów, że użycie GPU jest cały czas na 100%. Ale zakładam, że jeżeli byśmy mieli jakieś gry, które byłyby bardziej osadzone na procesorze, to gra mogłaby zacząć haczyć. No i ostatnia sprawa, dlaczego w tym zestawie nie ma SSD? Otóż szczerze powiedziawszy nie czuję różnicy między SSD a HDD, jeżeli chodzi o normalną pracę. Miałem SSD w swojej pracy właśnie jako grafik komputerowy w drukarni i porównując to z moim komputerem w domu, nie czułem różnicy, ponieważ czasy butowania mnie nie obchodzą, bo i tak komputer usypiam. Dlatego też ostatecznie chyba nie zdecyduję się na włożenie SSD do tego komputera.
No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku na temat projektu Luoxa, ponieważ to jeszcze nie koniec. Jest jeszcze dużo zmian, jest dużo problemów do rozwikłania, a także upiększeń, które trzeba nadać temu zestawowi. Następnego odcinka możecie się spodziewać niedługo. A kiedy? Kiedy zdobędę pieniądze na nowe części. Tak więc oczekujcie, trzymajcie się i na razie.